Dekretacja i księgowanie wyciągu bankowego. Będąc w zakładce Dekretacja i księgowanie wybieramy opcję Dodaj. Następnie zmieniamy datę naszej dekretacji. Wyciąg bankowy jest dnia 28 stycznia, czyli wybieramy 28 stycznia. W dokumencie wpisujemy numer wyciągu bankowego. Następnie w kategorii wybieramy bank. Powiązania nie ustawiamy i kontrola ma być bilansowanie całości dekretu. Następnie przechodzimy do kolumny konto i na naszym wyciągu bankowym mamy przelew dla zakładów produkcyjnych Drobud za fakturę 228.01 na 2013. Jest to obciążenie naszego rachunku. Czyli na początek zaczniemy od konta rachunku bieżącego, konto 130. Po stronie ma, skoro my płacimy, wprowadzamy wartość zobowiązania 24 600 zł. W treści piszemy spłata zobowiązania. Zatwierdzamy. Następnie przechodzimy do wiersza drugiego i wprowadzamy drugie konto, na którym tą spłatę zobowiązania zaksięgujemy. Czyli będzie to konto rozrachunkowe typu 210, rozrachunki z dostawcami. Mamy tutaj listę, czyli musimy przejść do analityki. Wybieramy zakłady produkcyjne Drobud. Następnie po stronie winien jako zmniejszenie zobowiązań księgujemy kwotę naszej faktury, czyli 24 600 zł. W treści, zanim przejdziemy do treści, musimy wypełnić rozrachunki i mamy tutaj informację, że dokumentem jest wyciąg bankowy numer 1, spłata zobowiązania 28 stycznia, tytułem i tutaj proszę zobaczyć, że mamy tutaj podaną tą fakturkę w momencie, kiedy ją wprowadzaliśmy do systemu. Zatwierdzamy ją, wybierając tutaj i automatycznie pokazuje nam się tytuł faktura zakupu 228.01 na 2013 i jest to spłata w całości, więc jeżeli tutaj zaznaczyliśmy tą pozycję, to jeszcze tylko ustawiamy kategorię bank i zatwierdzamy przyciskiem OK. Uzupełniamy treść, może to być również spłata zobowiązania, i przechodzimy do kolejnej pozycji. Będzie tutaj księgowany jeszcze wpływ należności od sklepu Arkadia, czyli tym razem na koncie 130 zapis będzie po stronie winien. Wpływa nam kwota 19 188 zł. I tutaj wpiszemy sobie wpływ należności. Następnie przechodzimy do kolejnego wiersza i znowu musimy przywołać konto rozrachunkowe. Tym razem będzie to konto 200, rozrachunki z odbiorcami. Znowu musimy uszczegółowić naszą ewidencję. Będzie to sklep Arkadia. I tym razem zmniejszamy należności, czyli pod kwotą ma wprowadzamy wartość rozrachunku. Pokazuje nam się rozrachunek. Możemy go znowu zahaczyć, automatycznie wchodzi nam tutaj tytuł i w kategorii ustawiamy jeszcze bank. Zatwierdzamy przyciskiem OK. I uzupełniamy treść operacji. Następnie, jeżeli zostało wszystko wprowadzone, wybieramy przycisk zapisz.